Od połowy czerwca rynek z bitcoinem na czele doświadcza kluczowych ruchów oraz wzrostów, które, jeśli oglądaliście moją ostatnią analizę, mogą przyczynić się do osiągnięcia jeszcze kolejnych kluczowych poziomów, a w skrócie były to 33 tysiące dolarów oraz 37 tysiące dolarów, i przy tym nie wykluczałem ewentualnej korekty z aktualnego poziomu. Ale na horyzoncie pojawiły się trzy okazje, którymi się z Tobą właśnie podzielę w tym materiale. Dlatego obejrzyj do samego końca, bo tam na końcu również przyszykowałem małe co nieco dla Was. Więc biorąc pod uwagę aktualną strukturę rynku w krótkim terminie, czyli na wykresie jednodniowym, to co teraz widzimy, to na wykresie jednomiesięcznym również sytuacja ma się dobrze. I jak mogliście zobaczyć na tym wykresie jednodniowym, to ja... Rozgrywałem każdą korektę tutaj, kupując oraz akumulując dipy, konkretne altcoiny, kryptowaluty. Oraz dokładałem do mojego longa, trzymając się swojej strategii. I zaraz przejdziemy do pierwszego altcoina w dzisiejszym lipsowym zestawieniu, który również może przyczynić się do naprawdę ciekawych wyników. A mianowicie jest to CFX, Konflux. Ja o nim wspominałem już nie raz, a było to między innymi właśnie w tym zakresie, a teraz raz jeszcze znajdujemy się na podobnym poziomie, czyli w okolicach 20 centów, a nawet udało się zniżyć poniżej, gdzie również robiłem swoje zakupy. Dlatego oprócz samego faktu, że jest to przyjemna okazja na akumulację długoterminową, to chciałbym również poruszyć temat pewnej ciekawej dynamiki, którą możemy spotkać, obsując właśnie z tą kryptowalutą. Aby lepiej to zobrazować, przeniesiemy się do areny tradingu, gdzie jeden z naszych traderów również rozgrywa tą kryptowalutę. Jego cena wejścia jest na poziomie prawie 21 centów, celuje on w 24 centy, nawet do 28, co jest jak najbardziej możliwe, jeśli będziesz teraz słuchał uważnie. Otóż można powiedzieć, że jest to bardzo wrażliwy altcoin, zarówno w pozytywnym, jak i negatywnym sensie. Zacznijmy może od najpierw negatywnego. Zdarza mu się mocno oberwać przy korektach, ale wydaje mi się, że większość z oglądających jest świadoma tego ryzyka, tym bardziej przy altcoinach. Jednak to jego regeneracja po takich spadkach przy korektach jest warta świeczki. No jak zobaczymy sobie wykres tej kryptowaluty. Tutaj w grupie nabywaliśmy CFX po 18 centów, po czym później spadł on na 14. Tak jak Mike tutaj rozpisał, to w marcu podczas dramy z USDC nabywane było CFX po 18 centów, a jednak później to 14 centów była cena, przy której ten altcoin był handlowany. Natomiast dwa dni później można było CFX sprzedać z zyskiem przy 22 centach, ale wystarczyło jeszcze parę dni i osiągnął prawie 50 centów. Dlatego wraz ze sprzyjającym rynkiem oraz aktualnym poziomie, na jakim znajduje się CFX. Prawdopodobne jest rozegranie go z zyskiem parę 10% na przestrzeni lipca lub w nieco dłuższym terminie. I tutaj myślę, że warto pokrótce zwrócić uwagę na ostatnie spadki, które nie były skorelowane z ostatnimi ruchami Bitcoina, o czym już Ci teraz mówię. Prawdopodobnie za tymi spadkami stało DWF Labs, jeden z funduszy inwestycyjnych, który pojawił się na horyzoncie w ostatnim czasie. I tak jak tutaj na Twitterze można było zauważyć... To podejrzane rzeczy się dzieją, a mianowicie to zakupione kryptowaluty przez ten właśnie fundusz, jak widać to spore ilości tych kryptowalut, to są one prawie od razu wysyłane na giełdy, lub przynajmniej jakaś ich tam większość. A to stwarza nam ciekawą okazję do akumulacji, o czym wcześniej mówiłem, lub. Rozgrywanie tej kryptowaluty w krótkim lub średnim terminie. Oczywiście ta zagrywka to jest jedna z wielu rozgrywanych na bieżąco kryptowalut na arenie tradingu. Jak widzimy, mamy tutaj różne sekcje, na przykład trader Piotrek, to on działa bardziej na krótkich interwałach o charakterze takim day tradingowym. Mamy również tutaj swing traderów, w tym między innymi właśnie Majka oraz przeróżne analizy oraz działania pod przeróżnego rodzaju airdropy przez osobę, która na nich zarobiła ponad 300 tysięcy złotych. Więc jak widać, opłaca się czasami klikać te airdropy, ale często te instrukcje są niejasne. Dlatego tutaj dokładamy wszelkich starań, aby kompleksowo podejść do całego rynku kryptowalut. Przez to oczywiście wiąże się opłata za dostęp do Areny. I ja wiem, że płatne grupy w Polsce nie cieszą się najlepszą reputacją. Dlatego właśnie z Markiem i Łukaszem chcieliśmy ten paradygmat zmienić. I jeśli takie coś ciebie interesuje, jeśli to co usłyszałeś to brzmi jak coś dla ciebie, to pod tym filmem oraz w piątym komentarzu znajdziesz link do bardzo krótkiego formularza. Wypełnij go. Jest on zupełnie niezobowiązujący i ktoś od nas się odezwie na krótką rozmowę, gdzie będziesz mógł obgadać szczegóły, jeśli masz jakieś wątpliwości czy pytania. Jeśli chcesz rozgrywać CFX, to niestety na Bybitcie dostępny jest tylko z dźwignią. Dostępne są kontrakty na tej kryptowalucie. Dlatego bardziej może się opłacić kupować na Mexi. Jak widzimy tutaj po wpisaniu, e, można rozgrywać na spocie, no chyba że wolicie na dźwigni, tak? to jak tam woli. Dlatego kupno CFX bardziej się opłaci, szczególnie na spocie, na giełdzie Mexi. Tym bardziej, że na chwilę obecną jest tutaj dosłownie 0% prowizji na spocie, więc tym bardziej przy większych kwotach. To takie zakupy mogą się okazać bardziej owocne. Link do MEXI ja Wam podrzucam, jakby co również w opisie i przy tym komentarzu. Tutaj na start możecie zgarnąć jakieś 1000 dolarów bonusu. Za jakieś takie typowe, normalne działania na giełdzie, jak rejestracja, depozyt, jakieś tam e, parę tradeów. I to się tak wszystko kumuluje na prawie 4000 zł bonusu. Więc jeśli nie masz jeszcze konta na MEXI, to znajdziesz link w opisie. A teraz przejdziemy dalej do kolejnej kryptowaluty, już drugiej w tym zestawieniu, a mianowicie jest to BICO. Do tematu BICO podchodziłem w dużej mierze z perspektywy technicznej. Słuchajcie, mamy tutaj formację Falling Wedge, i ostatnio udało się z niej wyjść, i na chwilę obecną odbijamy się od oporu, co wygląda bardzo dobrze. Tym bardziej, że wskaźniki, które testuję od jakiegoś czasu, właśnie na tych poziomach Dawały sygnały zakupowe, co dla mnie jest kolejnym potwierdzeniem, że może się opłacić, interesować oraz angażować w tym właśnie momencie w tą kryptowalutę. Jest to kryptowaluta o, można powiedzieć, że średniej kapitalizacji, kapitalizacji średniej wielkości, bo mamy tutaj do czynienia z kapitalizacją o wartości 141 milionów dolarów na chwilę obecną. Podobne altcoiny są rozgrywane właśnie przez Piotrka, który również posługuje się analizą techniczną. I tutaj, żeby być kompletnie z wami transparentnym. To mamy w tabelki, w których zapisywane są wyniki za konkretne miesiące oraz pozycje, i tutaj posługujemy się odpowiednim stosunkiem ryzyka do nagrody, co zresztą widać po tym, na jakich poziomach zamykane są stratne pozycje, a na jakich są zamykane zyskowne pozycje. No i mówię Wam o tym, dlatego że nabór jest otwarty jeszcze przez tylko parę dni. I osoby niezdecydowane, to tak naprawdę nie potrzebują więcej czasu, tylko więcej informacji, żeby podjąć decyzję, czy rzeczywiście chce się tutaj dołączyć. Dlatego tak jak mówiłem, wypełnij formularz pod tym filmem, ktoś od nas się skontaktuje i odpowie na wszystkie jakiekolwiek nawet podchwytliwe pytania. Więc lecimy dalej. Jeśli chodzi o rozgrywanie biko, to ja rozgrywam je na również Mexi. Tutaj można znaleźć wiele takich niszowych kryptowalut. Można rozgrywać Pico na spocie lub na dźwigni. A swoją drogą to właśnie na Mexi można znaleźć jedną z największych ilości dostępnych kryptowalut, bo jest to aż 1651 kryptowalut oraz ponad 2000 różnych par. I myślę, że to będzie na tyle z kryptowalut, które już są na rynku i które można już rozgrywać. Dlatego teraz przejdziemy sobie do pozycji o podwyższonym ryzyku, ale zarówno o wiele większym potencjale wzrostowym. I już Ci mówię, dlaczego mamy tutaj do czynienia z tak dużym ryzykiem oraz potencjałem. Dlatego, że Fusionist, projekt, który obserwuję już od jakiegoś czasu i coś tam wspominałem na Twitterze, powoli przygotowuje się do startu swojej kryptowaluty oraz tokenów ACE. Ale dlaczego w ogóle zainteresowałem się tym projektem i uważam, że warto się nim podzielić z Tobą? Tak jak pisałem na Twitterze, to Binance Labs, jeden z najbardziej uznanych funduszy inwestycyjnych, który obraca kapitałem o wartości 7,5 miliarda dolarów, to właśnie oni zdecydowali się wesprzeć Fusionist. I myślę, że od tego momentu możemy przejść dalej, jeśli chodzi o to, czym w ogóle ten projekt się zajmuje. Z tego co widziałem, to wiele osób skupia się na trylogii blockchainowych gier z mechanizmami play-to-earn, jeśli chodzi o Fusionist. Ale tak naprawdę to, co mnie tutaj najbardziej zainteresowało, to właśnie warstwa infrastruktury dla budowy, rozwoju gier opartych na blockchainie oraz gier play-to-earn. Na chwilę obecną rozwijają oni swój własny mainnet. I poniżej, jak widzimy, możemy zauważyć, że mamy tutaj do czynienia z technologią oraz grami, które zdecydowanie wyglądają atrakcyjnie nie tylko dla inwestorów, ale przede wszystkim dla graczy. No bo jeśli spojrzymy sobie na aktualne gry blockchainowe, lub te, o których było najgłośniej w minionej hostie, no to nie oszukujmy się, wyglądały one jak gry sprzed 20 lat, jakieś takie przeglądarkowe, ale teraz powoli wchodzimy w erę gier blockchainowych, które rzeczywiście ludzie. Mogą chcieć grać nie tylko dla incentiv finansowych, ale również po prostu dla czystej rozrywki. Branża play to earn może być uznawana przez niektórych jako taka nieco zapomniana, ale prawda jest taka, że jest to jedna z tych branż, które mają największe poparcie w rzeczywistości, jeśli chodzi o aktywność graczy, użytkowników oraz osób angażujących się właśnie w ten ekosystem. Co więcej, to nie widziałem, żeby nikt inny poruszał tą wiadomość, w której Ubisoft, jeden z największych producentów gier, wchodzi właśnie w świat Web3 ze swoją własną grą polegającą na blockchainie. Dlatego taki fusionist z ogromną społecznością oraz, co również może się wydać ciekawe dla wielu osób, to fakt, że Beta już wisi na Steamie, czyli największym sklepie czy tam platformie dla gier. Na świecie chyba, więc po prostu widzimy, że mamy tutaj do czynienia z czymś naprawdę konkretnym. A wchodząc na ich stronę, to zobaczymy sobie w jaki sposób ta trylogia gier blockchainowych, o których wcześniej mówiłem, się ze sobą łączą. I to również jest ciekawy zabieg, którego nie widziałem w innych grach tego typu. Otóż pierwsza gra polega na kolonizacji różnego typu środowisk, a druga gra polega na podbiciu tych właśnie różnych map i oraz terenów, a trzecia w dużej mierze będzie polegała na łączeniu się oraz jednoczeniu z innymi użytkownikami, z innymi graczami, ale tak jak mówiłem, to moją uwagę przykuły kulisy tego projektu, czyli właśnie ta infrastruktura dla nowych, powstających gier do wdrażania mechanizmów play-to-earn oraz technologii blockchain oraz różnego rodzaju mechanizmów, które będą sprawiały, że gra nie tylko jest ciekawa, a również opłacalna, zatem mamy tutaj połączenie dwóch światów, można tak powiedzieć, z czego obydwa są jak najbardziej lukratywnymi branżami. A na koniec jako taki dodatek dla tych najbardziej wytrwałych oglądających, to również chciałbym poruszyć temat GameSwift, który również wyróżnia się na tle całej tej sfery gamingowej, jeśli można to tak nazwać. Jeśli obserwujecie mnie lub oglądacie od jakiegoś czasu, to możecie już wiedzieć, że ja lubię mieć ekspozycje na różne okazje, a właśnie tak jak Fusionist lub właśnie GameSwift, czyli pierwszy modularny blockchain skupiający się na budowie oraz w rozwoju gier, z technologią Zero Knowledge może potencjalnie otworzyć wrota na wiele ciekawych gier oraz innych użytków płynących właśnie. Przy posiadaniu tokenu G-Swift, który będzie właśnie startował teraz w lipcu na Spartadexie, na ich launchpadzie. IDO będzie odbywało się od 17 do 19 lipca, dlatego właśnie między innymi znalazło się w tym zestawieniu jako taka bonusowa pozycja. Jeśli będzie zainteresowanie, to ja poruszę ten temat bardziej dogłębnie, a jeśli wejdziemy sobie na ich stronę, albo w ogóle przed wejściem na ich stronę, to możemy tutaj przeczytać, że można grać w gry blockchainowe na wielu sieciach. Oraz bez opłat za gaz, co było dla wielu ludzi no, przeszkodą, aby po prostu angażować się z tym światem. I tutaj również mamy do czynienia z grami, które wyglądają jak, jak gry, w które ludzie po prostu chcieliby grać. Rozwijać jakieś tam swoje postacie, a nawet możemy tutaj grać w Magic Craft. Ja temat tej gry poruszałem jakieś parę miesięcy temu. Udało się bardzo fajnie rozegrać, jeśli dobrze pamiętacie. Zdecydowanie była to opłacalna pozycja i fajnie widzieć, że nadal działają i kooperują z innymi ciekawymi projektami. Tak więc to by było na tyle na dzisiaj. Raz jeszcze dzięki za wytrwałość do samego końca. Jak widzicie, opłacało się oglądać, a mam nadzieję, że na przestrzeni lipca i w kolejnych miesiącach opłaci się ten materiał jeszcze bardziej. Przypominam, że wszystkie najważniejsze materiały oraz linki znajdziecie poniżej w opisie i przy pewnym komentarzu. Ja już się z Wami żegnam, także trzymajcie się, uważajcie na siebie i widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!